Na zakończenie zgrupowania w Andaluzji Lech zremisował w miejscowości Arcos de la Frontera z szóstą obecnie drużyną rosyjskiej Premier Ligi FK Krasnodar 0-0. Trener Mariusz Rumak od pierwszej minuty wypuścił na boisko następujący skład. W bramce Maciej Gostomski, w obronie Hubert Wołąkiewicz, Marcin Kamiński, Luis Enriquez i Mateusz Możdżeń. W pomocy Dimitrije Iniac, Łukasz Trałka, Szymon Pawłowski, Dejlon Klasen, Dawid Kownacki. Na pozycji napastnika grał od początku Łukasz Teodorczyk. Pierwszy celny strzał w tym meczu był dziełem byłego kolegi z Ligi Szwedzkiej Kaspra Hamalainena. To właśnie Wonderson, ale prosto w Gostomskiego. W odpowiedzi szansa Lecha. Kownacki przed polem karnym, zablokowany jeszcze Klasem do Teodorczyka. Piłka w siatce. Reprezentant RPA był jednak na pozycji spalonej. W drużynie z Krasnodaru niezwykle aktywny był do niedawna zawodnik warszawskiej Legii Artur Jędrzejczyk. To właśnie Polak zainicjował akcję, po której minimalnie pomylił się Wonderson. Kolejne minuty to wyrównana gra. Obie drużyny próbowały szukać strzałów z dystansu, jednak bez powodzenia. Lech grał coraz lepiej. To już 30. minuta spotkania. Dobre podanie Wołąkiewicza do Możdżenia. Ten dośrodkowuje, ale źle w piłkę trafia grający na prawym skrzydle Kownacki. 38. minuta meczu. Ładna akcja kolejorza zakończona strzałem wyróżniającego się w Lechu Łukasza Trałki. Tuż przed końcem pierwszej połowy uderzał jeszcze Szymon Pawłowski. Po tym zagraniu Lech rozgrywał rzut rożny, dośrodkowanie Enriqueza, strzał Kamińskiego, jednak niecelny. Od początku drugiej połowy na placu gry pojawili się Linetty, Lovrencic, Douglas, Kędziora i Arajuri. Rywale dokonali aż 9 zmian. Godzina gry za nami, piłkę mocno zagrywa głową Gergo Lovrencic. Łukasz Teodorczyk w rogu boiska z powrotem do Lovrencicza. Strzał jednak minimalnie niecelny. Tuż po tej akcji zmiana w ataku Lecha, za Teodorczyka pojawił się Kasper Hamelainen. Lech przeważał i momentami zamykał Rosjan na ich połowie. Strzelał Szymon Pawłowski, trafił jednak prosto w jednego z obrońców. Niecały kwadrans przed końcem meczu za Łukasza Trałkę pojawił się na placu gry Szymon Zgarda, a kapitańską opaskę przejął Karol Linetty. Chwilę później po błędzie Manuela Arboledy Lechici byli blisko straty gola. Końcowe fragmenty meczu to akcja za akcję. Obu drużynom brakowało jednak precyzji w kluczowych momentach. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. W Arcus de la Frontera Lech zremisował z FK Krasnodar 0-0 i zakończył tym samym zgrupowanie w Andaluzji.